dobry, witam serdecznie. Witam i ogłaszam pierwszy w historii, pierwszy w dziejach konkurs, w którym do wygrania są wszystkie moje książki. Cały zestaw książek, które do tej pory napisałem i wydałem jako samowydawca. A więc trylogia fantazy, Król Myśli, to te trzy najgrubsze książki, które trzymam w rękach na dole. Thriller Cień Przeszłości oraz dodatek do trylogii fantazy Król Myśli, opowiadania ze świata Króla Myśli. Ale moi drodzy, ponieważ ja jestem osobą, która po raz pierwszy w życiu tego typu konkurs organizuje, chciałbym zrobić teraz taki konkurs testowy. Otóż ten konkurs, w którym do wygrania są te moje książki, cała moja twórczość, zostanie zorganizowany we wrześniu. Ale ponieważ, tak jak mówię, potrzebuję nabyć pewnego doświadczenia, zdobyć pewne doświadczenie w organizacji tych konkursów, teraz w sierpniu, no pomimo to, że są wakacje, organizuję taki konkurs testowy. Testowy, ale taki, w którym oczywiście uczestnicy będą mieli szansę wygrać nagrody. Z tym, że teraz w wakacyjnym konkursie, w tym konkursie testowym, do wygrania są 3 egzemplarze opowiadań ze świata Króla Myśli. Muszę się nauczyć zorganizować ten konkurs. Wobec tego, jako taki powiedzmy koszt nauki, organizuję konkurs, w którym do wygrania są 3 egzemplarze opowiadań ze świata Króla Myśli. Na czym polega konkurs? Jak możecie wygrać te książki i cały zestaw książek, bo o to chodzi właśnie i to jest ważniejsze niż te opowiadania, bo opowiadania będą oczywiście także w zestawie tym głównym, którego konkurs odbędzie się we wrześniu. Otóż, moi drodzy, regulamin konkursu jest bardzo, ale to naprawdę bardzo prosty. Odbywał się on będzie na 2 portalach społecznościowych. To jest Facebook i LinkedIn. Facebook i LinkedIn. Co musi zrobić uczestnik tego konkursu, aby sięgnąć po nagrodę teraz w sierpniu, te 3 książki, którąś z tych 3, tak? A we wrześniu wszystkie, cały zestaw książek, które napisałem. Otóż sprawa jest bardzo prosta. Na Facebooku i na LinkedIn trzeba polubić post, ten post, w którym ja publikuję ten film, tę swoją wypowiedź o konkursie. Trzeba polubić, to po pierwsze, i podać dalej. Polubić i podać dalej. Ale tylko i wyłącznie ten konkretny post, żaden inny. Oczywiście możecie polubiać wszystkie moje posty, nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ale uczestnictwo w konkursie polegać będzie na tym, że polubiacie ten post. Ten post, który jest właściwie także linkiem do YouTube'a, na którym to YouTube jest ten film, ta moja wypowiedź, to co teraz do Państwa mówię. Polubiamy ten post i podajemy go dalej, czyli udostępniamy go swoim znajomym na Facebooku i na LinkedIn. I na tym właściwie praktycznie kończy się udział, wasz udział w tym konkursie. Może nie do końca. Źle to zrobiłem. No mówię, ja zdobywam doświadczenie, wobec tego będę popełniał tutaj tego rodzaju błędy. Dlatego właśnie ten konkurs taki testowy, sierpniowy, wakacyjny, w którym do wygrania są tylko te 3 książeczki, on musi się odbyć, żebym ja się nauczył, żeby nie było później żadnych problemów i pretensji do mnie. Oprócz tego, że polubiacie i podajecie dalej ten post, także za pomocą komunikatorów Facebooka, czyli jak on się tam nazywa, Messenger i komunikatora na LinkedIn, nie wiem jak oni mają tą nazwę tego swojego komunikatora, zgłaszacie chęć udziału w konkursie, to mi ułatwi kontakt z wami. Na razie nie piszecie do mnie żadnych maili,
Wystarczy to jedno wasze działanie. Nie wymagam tutaj subskrybowania kanału na YouTubie, nie wymagam dodawania mnie do znajomych i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest to, takie, to co pominąłem, czyli po pierwsze zgłaszam chęć udziału w konkursie za pomocą Messengera albo komunikatora na LinkedIn. Po drugie polubiam i udostępniam swoim znajomym ten post, ten konkretny post. Ja go tak oznaczę, że nie będzie tutaj żadnych wątpliwości co do tego, który post należy udostępnić swoim znajomym. Rozstrzygnięcie tego konkursu, czyli wskazanie tych osób, które wygrają na razie ten sierpniowy konkurs, w którym do wygrania są trzy moje książeczki opowiadania ze świata Króla Myśli. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi w audycji, która będzie nadawana na żywo. Ponieważ gdyby zdarzyło się tak, że chętnych na te trzy książki będzie na przykład czterech, albo 44, albo 444, to będę musiał przeprowadzić. Nie spodziewam się takiego zainteresowania teraz w wakacje, ale tak sobie żartem mówię. Będę musiał przeprowadzić losowania. Żeby losowanie było sprawiedliwe, przeprowadzę je na żywo, transmitując przebieg tego losowania w takim streamie na YouTube, streamie na żywo. To by było, moi drodzy, wszystko tytułem tej zapowiedzi konkursu. Ja ogłaszam ten konkurs. Ogłaszam ten konkurs od momentu, kiedy zostanie opublikowany ten post na Facebooku z tym właśnie filmem, do 24 sierpnia macie możliwość zgłaszania się i wzięcia udziału w tym konkursie. 25 sierpnia w audycji na żywo rozlosujemy tych trzech szczęśliwców, którzy wygrają te opowiadania ze świata Króla Myśli. A później zweryfikuję całą swoją wiedzę zdobytą podczas tego konkursu i we wrześniu ogłoszę konkurs, w którym do wygrania będą wszystkie moje książki. Cały zestaw moich książek. I moi drodzy, jeśli ten wrześniowy konkurs zakończy się takim, powiedzmy, sukcesem, który mnie jako autora zadowoli, to takich konkursów w przyszłości będzie więcej. Ale to wszystko zależy od was. Sierpień, okres wakacji. Wiem, że może być małe zainteresowanie, spodziewam się tego, aczkolwiek myślę, że znajdą się trzy osoby chętne, które będą chciały wygrać tę oto książeczkę. Mam taką nadzieję. Zapraszam was do udziału w konkursie. Jeszcze raz podkreślę. Informacja za pośrednictwem komunikatora na LinkedIn albo Facebooku. Ktoś, kto ma adres mój mailowy, może tą informację podać nawet w korespondencji mailowej do mnie. Nie ma tutaj problemu. A następnie polubienie tegoż filmu, tego postu na Facebooku i portalu LinkedIn, polubienie i udostępnienie swoim znajomym. A więc trzy zadania, trzy działania, które czekają na tych, którzy zechcą wziąć udział w tym konkursie. Informacja do mnie, polubienie, udostępnienie. 24 kończymy zgłoszenia do konkursu, 24 sierpnia 2024 roku, a 25 sierpnia 2024 roku, gdzieś tam w porze wieczornej, zrobię audycję live na YouTubie, przepraszam, mi się mylą te wszystkie portale społecznościowe, w którym podam, jeżeli będzie taka konieczność, rozlosuję, a jeżeli nie będzie takiej konieczności, podam tych, którzy ten konkurs wygrali i do których pojedzie ta książeczka. To wszystko dzisiaj. Dziękuję i zachęcam was gorąco do wzięcia udziału w tym konkursie. Zarówno w konkursie sierpniowym, jak i w tym konkursie wrześniowym. Wrześniowym, w którym rozdam całą moją twórczość. Życzę wam wszystkiego dobrego
i wygranej w konkursie.